Halo, halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie na obiecanym live'ie. Poczekam tu chwilę, aż Instagram da info, że się wszystko zaczęło. Wy możecie mi dać znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Jeszcze takiego live'a z balkonu nie robiłam, dlatego będę wdzięczna, hejo zielone badylki, za jakiś feedback, jak z wizją i z fonią. Fajnie, że tu dołączacie. Mamy dzisiaj trochę do pokazania Wam. Bardzo fajne pytania w ogóle zadaliście. 22 naliczyłam, więc będę na wszystkie odpowiadać. Pokażę Wam, jak przycinam bambusy, jak je czyszczę. Akurat tak się dobrze złożyło, że mam tutaj bambusy w takich trzech jakby rodzajach. Nie znam, czy widać i słychać. Ja tu jestem na Wi-Fi połączona, więc może się połączę. Super, słychać i widać. Dobra, gdyby coś było nie tak, to po prostu zacznę jeszcze raz, ale na pewno, także będziecie mogli sobie wrócić do tych wskazówek, bo myślę, że to będzie bardzo praktyczny live. Tak jak zawsze gadam i gadam, to tutaj będę w większości przejmuję tymi tutaj powiadomieniami, że słaby sygnał. To, co chciałam Wam powiedzieć właśnie, ja obrócę sobie kamerkę, zobaczę, czy to jest możliwe. Tak. Także tak, tak wygląda mój kącik notatkowy i jest oczywiście, że nadzór. Sekator przygotowany jakby na takie trzy grupy, dlatego że od tego zaczniemy. Ten bambus na przykład jest w grupie przezimowałem, najlepiej i prawie nic nie trzeba przy mnie robić, czyli tutaj tylko podcinamy końcówki. Jak to będę robić, właśnie to wszystko Wam powiem, co robić przy bambusach, które mają się po prostu świetnie. Druga grupa bambusów to są takie, które przezimowały trochę gorzej niż ten, ale jeszcze nie specjalnie słabo, czyli to na przykład jest ten bambus tutaj Bisetta. Na przykład góra jest podsuszona, gdzieś tam przy dole też coś się podsuszyło, więc pokażę Wam, co w takim przypadku zrobić. No i trzeci przypadek, no ten już jest najsłabszy, dużo, dużo suchych liści, jakieś suche jeszcze ci typy bambusa, taki, przy którym będzie więcej roboty niż to nic, co można by określić mianem wyczynu. Wszystko jest do... Dobra, chyba wróciliśmy. Dobra, myślę, że teraz już będzie, że będzie już ok. Czyli mamy trzy bambusy i też cały ten proces, to co ja tu będę robić, to będzie czyszczenie, czyli takie czyszczenie po zimie, i potem powiem Wam też, co zrobić jakby dodatkowo, jeśli chcecie trochę też dodać takiej ładniejszej formy, albo na przykład chcecie wyeksponować grubsze tyczki, czyli jak wtedy z tym tematem też postąpić. Dajcie znać jeszcze, czy teraz lepiej, bo wyłączyłam Wi-Fi i myślę, że już będzie w porządku. Możesz lub Grodzki dać mi znać, to zaraz zaczniemy. Tutaj też jesteśmy przy takiej ulicy, gdzie jeżdżą samochody nieraz i dość głośno, także teraz znacznie lepiej. No dobra, no to będę już wiedziała, żeby wyłączać zawsze to Wi-Fi. Okej, zrobimy to tak, że zaczniemy od tego bambusa. Tak, relacja będzie zapisana, jak najbardziej. To jest bambus, nazywa się Fargesia robusta, robusta. Na koniec relacji w ogóle też Wam wrzucę zdjęcia tych sadzonek z linkami, jakbyście chcieli sobie później takie kupić, to też będziecie mogli od razu skoczyć do sklepu i konkretnie takie sadzonki, jak ja tu mam na balkonie, też zobaczyć, jak to wygląda. Więc to jest Fargesia robusta i ona naprawdę świetnie przezimowała. To, co jej tu bardzo pomogło, to że ma naprawdę sporą doniczkę, dużo w tej doniczce ziemi. I jeśli sobie porównacie to z bambusem, który przezimował najsłabiej, na przykład tu z tym bambusem Bisetta, to bardzo dużą rolę w tym odegrał pojemnik, wielkość pojemnika. No i ja go też, przyznaję, przesuszyłam, mogłam go bardziej podlewać. Natomiast mnie to nie martwi, bo bambusy już uprawiam nie pierwszy rok, tylko chyba z 15 albo jakoś tak. I ja wiem, że jak mają żywe tyczki, o tak to będzie lepiej widać, jak mają żywe tyczki, to wszystkie te tyczki popuszczają nowe liście, więc to, co teraz jest suche i wygląda średnio, no to poobrywamy, poobcinamy albo samo obleci i to się wszystko zazieleni.
Więc jeśli wybieracie też roślinę na siebie, dla siebie na balkon i szczególnie jeśli to jest balkon słoneczny i szczególnie jeśli te rośliny planujecie zimować na zewnątrz, no to wybierzcie jak największe pojemniki, bo to naprawdę Wam dużo, dużo ułatwi. No i widzicie, że te rośliny później naprawdę o wiele lepiej wyglądają. Więc teraz tak, ja robię łyka kawy, łapię za sekator, przekazuję telefon Michałowi. Zaraz zaczynamy. I tutaj dlatego, że ten bambus już sam w sobie wygląda naprawdę dobrze i tylko same końcówki ma takie przeschnięte, więc patrzymy, jak daleko ta końcówka jest uschnięta. Tutaj już widać, że to jest żywe, więc tego nie będziemy ciąć. Tu się będą pojawiać nowe listki, więc tutaj, dokąd widzę, że jest martwe, po prostu ucinam. I jak sobie popatrzycie, to też tutaj widać taki ten węzełek, więc kawałek, tak nie wiem, ile to jest, pół centymetra nad tym węzełkiem możecie przyciąć, bo jeśli na przykład byście chcieli, wrzucę to tylko na dół, jeśli macie tutaj jeden węzeł, drugi węzeł i pęd, jeśli przytniecie tutaj, to i tak to uschnie aż prawie, że do samego węzełka, więc nie ma co tego zostawiać, potem zostaną takie suche końcówki i średnio to wygląda, więc lepiej ciąć właśnie tak dość blisko tych węzełków. To jakbyście tu przytli, to tak czy tak uschnie i będzie średnio wyglądało, więc lepiej to tak jakby zrobić dyskretniej tutaj trochę nad takim węzełkiem. Więc tutaj mamy też jakieś, zobaczcie, liście, które są suche, ale tu już się wynurza jakiś nowy, więc takie coś po prostu odrywamy. Jeśli mocno siedzi, to po prostu trzeba mocniej pociągnąć, bo to też było jedno z pytań, co zrobić, jak taki suchy liść siedzi mocno, więc po prostu użyj trochę więcej siły albo poczekaj, aż to odpadnie. I tak w zasadzie tu już można tą końcówkę zostawić, to jest jeszcze suche, to też można zebrać. I patrzymy dalej. Tu też patrzymy, gdzie tu jest suche. Tu jest żywe gdzieś dotąd. Tu jest węzełek, nie wiem czy to widać tu. Więc tutaj tak przycinam. Jak przytniecie nawet trochę po żywym, to się też nic nie dzieje. Nawet mogłabym to tu przyciąć, jeśli mi się nie podoba, że to już takie trochę jest ściemniane, to nic się nie dzieje. Tutaj powypuszczają się nowe gałązki, nowe liście, to się jeszcze troszkę bardziej zagęści, więc spokojnie możecie ciąć po prostu nie z sercem na ramieniu, czy tu na pewno jest martwe, czy nie, tylko po prostu tak, jak Wam się wydaje, że będzie ok. Dla bambusa to nie jest żadna szkoda, że go tutaj przecinacie. On i tak będzie puszczał i nowe gałązki, i nowe liście, więc możecie popatrzeć tak, żeby były na przykład i równe te pędy, jeśli na tym Wam zależy, i tym się kierować. I suche pędy obcinamy, a suche liście po prostu obrywamy. I tutaj zobaczcie, takie liście jak te możecie też spokojnie oberwać. Taki liść w ogóle to też jest może ważne, żebyście wiedzieli. Jeden liść żyje gdzieś 3-4 lata, potem żółknie, obumiera i pod nim wyrasta nowy, więc to wszystko też, jak Wam się chce, możecie po prostu po jednym sobie urywać. A jak Wam się nie chce, to zostawcie, one i tak same odpadną, więc to wszystko zależy od tego, czy chcecie mieć taki efekt właśnie czysty, od razu wizualny, fajny, przyjemny i chce Wam się te listki obrywać, czy wolicie zrobić sobie mniej pracy i żeby na przykład natura sama zadziałała i te liście same poodpadały, bo to z czasem się też stanie. I w zasadzie przy tym bambusie, no to będzie wszystko, co trzeba zrobić, czyli poobcinać to, co na górze jest suche. Tutaj jeszcze widzę na przykład, o, tu fajnie widać. Tu widać jeszcze ten kolor taki, powiedzmy, oliwkowy, ale już ma czarne plamki, czyli trochę mrozu poczuł. A tu już jest coraz ciemniej, tu też jest coraz ciemniej. Tutaj nie ma ani nic zielonego, żywego, wszystko to tak właśnie szeleści na sucho. Więc tu też myślę, że go przytnę. A, tu go przytnę. Tu go przytnę, bo tutaj zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać.
O, jeszcze raz. Tu. Tutaj z tego już raczej nic nie wyrośnie. Więc nie będzie mi tego szkoda. Przytnę go niżej, tuż nad tym węzełkiem. I później jeszcze sobie, to już Was teraz nie będę czasowo przy tym trzymać, te liście, takie suche, pojedyncze, które tu są, to sobie będę po prostu obrywać. I to możecie, wiecie, też zrobić sobie tak, że co wychodzicie na taras, to tam parę liści oberwiecie i zrobić sobie z tego takie ćwiczenie na uważność. Tu jeszcze możemy zjechać teraz w dół i popatrzeć, jak tutaj to wygląda. Tu już nowe listki, nowe pędy widać. On już też popuszczał. O, to też jest nowy pęd. Teraz jest szczególnie ważne, żeby te rośliny miało co pić, więc jak u Was nie pada albo macie te rośliny pod zadaszeniem, czy to w ogrodzie, czy to w donicach, jeśli nie mają wody, jeśli jest sucho, to naprawdę trzeba podlać, bo kiedy macie na takim etapie bambus, że on już puszcza nowe pędy i zabraknie mu tej wody, no to one, te pędy zaschną i to, co możecie mieć z nowych przyrostów, z nowych tyczek, z nowej ilości, żeby to wszystko fajnie się zagęściło, no to Wam wszystko padnie i wiosenna praca tego bambusa będzie zmarnowana, także podlewanie o tej porze roku jest bardzo ważne. Ziemia po prostu nie powinna przeschnąć na wiórek. No i sobie tutaj teraz patrzę, to są pędy wszystko żywe, zielone. Tutaj nie będę nic wycinać. Gdybym chciała, mogłabym wyciąć takie na przykład cieniaski. Ale mi zależy, żeby ten bambus był ogólnie jak najbardziej gęsty, więc ja takie cieniutkie też zostawię. Tutaj nie widzę, żeby coś było martwego, jeszcze go może tak obrócę z drugiej strony. O, i tu mamy na przykład martwe, takie coś. One nawet wtedy, a nie, same nie wyjdą, ale czasami już są tak... tak słabe jakby te pędy, że można po prostu je wyjąć z ziemi, ale tutaj widzicie, tu jest kolor żółty, tu jest kolor taki zielony, a te są takie słomiane. I to możecie spokojnie wycinać i wycinamy tak, że jak najbliżej ziemi, albo nawet troszkę można tam w ziemię czy w ściółkę wjechać. I to można wszystko usunąć. O, tu też jest jakiś stary, tego mogą wyrwać. O, to też samo już wychodzi takie cienkie. I przy tym bambusie to w zasadzie wszystko. To, co zrobię, to w przyszłym tygodniu, to też Wam może krótkiego live'a zrobię, będę go nawozić. Do nawożenia opcje są dwie, albo opcja z nawozem takim sztucznym od Kompo, bezpośrednio specjalnie do bambusów, to jest taki granulat, którego na taką doniczkę sypie się, myślę, że maksymalnie taką płaską łyżkę do zupy. I zagrzebuje się to w ziemi. I ten nawóz do bambusów Kompo jest o tyle fajny, że stosuje się to raz na rok i jest spokój. Albo możecie użyć obornika, który jest przekompostowany, takiego od rolnika, albo obornik granulowany. To jest opcja dla tych, którzy lubią naturalne nawozy i którym na przykład nie przeszkadza, jeśli to trochę pachnie jak obornik. Ale to może w przyszłym tygodniu Wam więcej na ten temat powiem i pokażę. Ok, teraz łyk kawy, bo mi zaschło i przejdziemy do drugiego bambusa. I nie martwcie się, Michał mi tu melduje, że zadajecie pytania. Zadajecie pytania i spokojnie na te pytania będę odpowiadała na koniec. Jak sobie siądę, będę sobie scrollować i mam też całą kartkę właśnie wydrukowaną z notatkami Waszych pytań, które zostawiliście w okienku, więc do nich też przysiądę. Jak Wam pokażę jeszcze ten bambus i właśnie ten trzeci, który wygląda najsłabiej. I teraz tak, tutaj widać fajne rzeczy, to znaczy ja się nawet cieszę, że on mi tak idealnie nie przezimował, dlatego że mogę Wam pokazać no właśnie fajne wskazówki. Ten bambus jest taki pół na pół, powiedzmy, albo takie 70% ok. On ma dużo jeszcze zielonych liści, ale niektóre tutaj, szczególnie właśnie przy końcach, ma już takie podsuszone, jak tu, tu, tutaj, o, tu też może fajnie widać. To jest żywe, to już jest martwe. To jest taki kolor jak słoma, no jak taki lakierowany, sztuczny już suchy bambus, a to jest jeszcze żywe, żółte, bo to jest gatunek Phyllostachys aureosulcata. Aureocaulis, albo nie, to jest spectabilis.
I teraz to, co tutaj możecie w takim przypadku robić, możecie poobrywać te suche listki. I z listkami jest tak, możecie, nie musicie, jeśli wam się chce, jeśli wam to bardzo przeszkadza estetycznie, to możecie właśnie to robić. I lepiej jest je tak obrywać, wiecie, ręcznie, niż przycinać, bo szybciej to po prostu idzie, ręka się tak nie męczy. Ja wolę na przykład te opcje. I tak samo, jeśli zobaczycie suche końcówki, zobaczycie tutaj może jakaś końcówka jest taka w gorszym stanie, ale też, a może ta. A może tu przejdziemy do cienia i będzie widać. Tutaj te wszystkie liście, jak się w ogóle je dotknie, to słychać, że one są suche. Jeśli zobaczycie tutaj, zobaczcie. To jest całkiem inny dźwięk niż to, co tutaj jest. To już po prostu jest sam szelest, ale taki nieprzyjemny. I wtedy, jeśli nie chce wam się czekać, albo nie chcecie mieć później takich trochę łysych kikutków na bambusie, aż gdzieś powiedzmy do końca maja, aż one się tutaj wszystko zazielenią, bo to się zazieleni, ten pęd jest nadal żywy, ale jeśli nie chcecie na to czekać, o nawet zobaczcie, tu są pączki już młodych liści. Dobra, to ja go nie będę obcinać, szkoda mi. Tu są młode pączki, no to też możecie zwrócić uwagę, jak będziecie zaglądać do swoich bambusów na pędy. Czy są takie malutkie właśnie, malutkie zaczątki już listków. Tu też, patrzcie, mnóstwo tego będzie. Także mimo, że tutaj góra przesuszona, te wszystkie listki suche, ja po prostu je wtedy poobrywam i tutaj to wszystko nam się zazieleni, bo listków nowych tutaj nie brakuje. Więc to, co robimy, no to wtedy bierzemy po prostu i te liście, nawet co, może nawet tak grupowo. Albo niebo się więcej syfu robi niż to trzeba, to po prostu tak po parę, po jednym możecie sobie to obrywać. Ja tu jedną gałązkę tak oberwię, zaraz tylko sobie koszyk przyniosę. Jedną gałązkę tak oberwię całkowicie, żeby wam pokazać, jaki jest efekt po. I tak mój cały bambus Bisetta, zaraz wam pokażę, o którego mi chodzi, którego miałam na starym balkonie, na tym malutkim, cały mój bambus Bisetta właśnie w lutym zeszłego roku, tak jak cały rok był fajny, ja go nie planowałam zimować na zewnątrz, ale tak potem wyszło, on miał jechać do mamy, miał być przezimowany w tunelu foliowym w temperaturze prawie że zero. No ale potem jednak został u nas na balkonie i okryłam go na tyle, na ile mogłam właśnie w takim czasie, że średnio można było gdzieś wyjść. I on cały był właśnie w takich, no taki łysy powiedzmy, nie? W takich kikutkach. Cały tak wyglądał. Wrzucę wam później na story zdjęcia, jak go poobrywałam ze wszystkich liści, jaki to był efekt, właśnie coś takiego. No i później po kilku tygodniach, jak się z ziemia oczepiła, podlewałam go, nawoziłam go, jak się znowu fajnie zazielenił. Więc to, że te bambusy mogą czasami, albo nie wiem, nie mieliście czasu, żeby o nie na zimę zadbać, albo coś tam się nie udało z podlewaniem, albo może jeszcze nie wiedzieliście na co patrzeć i nie wyglądają one teraz za dobrze, no to przede wszystkim sobie sprawdźcie, w jakim stanie są pędy, bo jak tylko pędy są żywe, no to się wszystko znowu zazieleni. Także nie ma się czym martwić. No i tutaj wszystkie, myślę, że te suche liście po prostu będę obrywać, przycinać na wysokość. Go specjalnie nie będę. No takie końcówki możecie poobcinać, nie? Tutaj żywe, żółte. Tu już widać, że martwe. Nie, może nawet by mi to tak się udało ułamać. No, nawet tą martwę się da, widzicie, ułamać. Więc jeśli chodzi o taki bambus w 70% ok, no to najbardziej właśnie te liście można pousuwać i te końcówki pędów poucinać. Możemy tu zjechać jeszcze w dół. Właśnie, to przy okazji powiem wam, niech ja spojrzę tylko, czy to widać dobrze. No, w miarę powiedzmy widać. My tu jesteśmy od południowej strony, więc teraz dość ostro w słońce świeci w oczy, ale zobaczcie, tutaj widać taki nalot, to wygląda jak pleśń i to jest swojego rodzaju pleśń. Ona się tworzy na spadzi, którą produkują mszyce. Kiedy ja rozwijałam z zimowych osłon, czyli ściągałam agrowłókninę z tych bambusów, to pod spodem już hasała sobie mszyca i to hasała dość mocno, bo zobaczcie, nawet tutaj są liście, które są prawie całe czarne. Te akurat są martwe. No tak może do słońca, jak to, bo czekajcie, bo tak
Ona na martwych liściach, na suchych liściach mszyca już specjalnie sobie nie pohasa. Więc jeśli macie bambusy, które mają dużo suchych liści, albo same suche liście i planujecie jakiś profilaktyczny oprysk, to nie ma w zasadzie po co, bo tam ona nie będzie się miała na czym żywić i szkoda tylko środka. Taki oprysk najlepiej zrobić, jak już się coś pojawi. Więc to, co ja po pierwsze zrobiłam, to zlałam z węża właśnie te liście po to, żeby to spłukać. To całkiem fajnie, jakbyście mieli okazję zostawić to w ogóle na deszczu, to bardzo fajnie się to spłuka. A to, co zostanie, no to właśnie myślę, że powycinam. I tutaj te bambusy myślę, że będę prowadziła w trochę bardziej taki uporządkowany sposób, bo jak widzicie, tutaj są tyczki o całkiem różnej grubości. Tu jest jeden taki grubszy, drugi grubszy i są takie szczypiory, takie nawet po prostu same jakby źdźbełka, cienkie. To jest na przykład martwe, więc znowu możemy to przy samym dnie uciąć. I te cienkie, jeśli chcecie właśnie wyeksponować te ładne, grube tyczki, jeśli Wam nie zależy na tym, żeby to od dołu do góry było bardzo takie nieprzejrzyste, żeby było gęste, bo chcecie, nie wiem, tą częścią dolną też się gdzieś od kogoś zasłonić albo coś zasłonić. Jeśli Wam nie zależy na tym, a chcecie bardziej wyeksponować te tyczki grubsze, to wszystkie te cienkie, nawet żywe, możecie już teraz właśnie powycinać. Ja myślę, że to tu zrobię. I tak jeszcze... To, co chciałam Wam powiedzieć, to to, że pracujemy na pędach, które są zeszłoroczne. To znaczy wszystko to, co tutaj jest, to jest z zeszłego roku i wszystko to możemy przycinać, bo tak jak widzieliście przy tamtej fargezji, ona już miała takie pędy, czy tam takie pędy, które były tegoroczne, to tych jeszcze w ogóle nie ruszamy. Pędy, które są świeże, filostachy sobie trochę później startują, więc pędy, które tutaj się pojawią, im trzeba dać dopiero wyrosnąć do końca, czyli najpierw one jako takie łyse szpikulce osiągną maksymalną wysokość, potem dopiero rozwiną gałązki, a na końcu dopiero dostaną listków i dopiero jak ten etap się skończy, to wtedy możecie iść do nich z sekatorem, do tych tyczek i je powycinać. To tutaj też zobaczcie, całe suche, już się nawet samo łamie. I jeśli właśnie chcecie, żeby Wasze bambusy rosły na grubość, to możecie te najbardziej cienkie powycinać, żeby one im nie zabierały energii. No i tak bym to zostawiła. Możecie zobaczyć teraz, jaki ten efekt jest taki bardziej poukładany. Jeśli chcecie, możecie też jeszcze zrobić coś takiego, że wycinacie te gałązki. Czyli jeśli chcecie na przykład, żeby dotąd były same tyczki, żeby były wyeksponowane takie bardziej, no trochę jak sztuczne rośliny wyglądały, ale to ma też swój urok, to możecie na przykład te gałązki tutaj tuż przy tym pionowym pędzie te gałązki tak poprzycinać. Ja tego nie będę robiła, bo jednak chcę, żeby to tutaj zasłaniało, ale możecie wtedy do wybranej wysokości, dajmy na to dotąd, wszystkie te boczne gałązki bardzo blisko tych pędów poucinać i to też da taki fajny, formujący efekt. Jeszcze chciałam Wam coś tutaj powiedzieć. No tutaj widzicie, nie ma dużej filozofii. Jeśli macie liście na ziemi, to możecie je albo powybierać, ale totalnie możecie je zostawić, dlatego że jak one się będą rozkładać, to będą zostawiały krzemionkę w podłożu, a krzemionka bardzo dobrze działa na wzmocnienie bambusów, szczególnie na zimę jest przydatna, więc możecie jak najbardziej zostawić po prostu te liście, które Wam opadły na tej ziemi. Dobra, znowu łyk kawy. Aż zrobiło mi się ciepło. Są tam jakieś pytania? Czy w ogóle już nikogo nie ma? No powiedz mi, Michał. Tak. O! 24 osoby, okej, to jadę dalej. Bo chciałam zobaczyć, czy w ogóle ktoś to ogląda. Dobra, i teraz mamy bambus, który wytrzymał, powiedzmy, no nie wiem nawet jak to określić, bo wszystkie pędy są prawie żywe, tylko liście bardzo mocno przeschły. I w tym przypadku zrobimy tak. Zobaczcie, tutaj czy to będzie z tej strony widać? O, czekaj, może ja to tak złapię. Tutaj widać jeszcze, że te pędy są zielone. To wszystko żyje, to wszystko będzie dawało nowe pędy. A ten już jest taki przyżółknięty. Czekajcie, może tutaj
co będzie dalej widać. O. Widać to chyba, nie? Że ten już jest taki żółtawy, więc ponieważ ja sobie lubię bardzo ułatwiać pracę i tak wiem, że te bambusy wypuszczą nowe pędy, więc te pędy, które są najstarsze, czyli te najbardziej zżółknięte, ja je całe powycinam, a zostawię tylko te, które są jeszcze całkowicie zielone. A z reszty, tak jak przy poprzednich bambusach, to co jest suche, to po jednym tym listku będę obrywała. Więc obrywanie listków już Wam pokazywałam, to tutaj nie będziemy na to patrzeć. Jeszcze popatrzę tylko na końcówki. Tutaj też, mimo że właśnie cały bambus, no w zasadzie cały bambus ma suche liście, to jest żywe. To jest żywe, to... No to też jeszcze żyje, a tutaj też jeszcze jest jakiś pączek. No ale ja już też nie lubię tych ciemnych części, bo one gdzieś tam trochę tak kolorystycznie mi przeszkadzają. Tutaj też już się pojawiają młode pączki, ale przez to, że tutaj jest właśnie tym ciemnym zaciągnięty, to ja go po prostu tutaj ciachnę i to się nic nie dzieje. Tu będą nowe listki, tutaj będę to potem wszystko obrywać, ale nie będę Was właśnie trzymać na żywo, jak obrywam całego bambusa. To właśnie fajnie sobie zrobić, albo dzieci możecie do tego jako jakiś taki challenge zachęcić. No właśnie. I wtedy sobie to tak poczyścić. No a tutaj zjedziemy na dół, no potem widać od razu, że jest martwy, bo aż się tam przewrócił, może go będę miała tak, o, widzicie, wyszło jak nóż z masła. To też już jest. Tak, takie w ogóle, zobaczcie, jak sobie popatrzycie trochę dalej, to wszystkie pędy są w miarę jednej grubości. Może jeszcze troszkę dalej dać tam, dokładnie. I wszystkie pędy są w miarę jednej grubości. I to są takie szczypiorki, które gdzieś tam trochę mogą zaburzać ten efekt, więc to też możecie, nawet jeśli to jest żywe, poprzycinać. I dzięki temu ten, o jeszcze tutaj tego też, tylko może machnę. I dzięki temu, zobaczcie, od razu ten efekt jest bardziej taki harmonijny, poukładany. To też jest coś, co mi się na przykład podoba. Więc takie najcieńsze, te takie trochę dzikie szczypiorki możecie spokojnie powycinać. A ja tu teraz szukam od góry tych pędów pojedynczych, które są takie najbardziej zżółknięte, czyli najstarsze, czyli mogę się ich pozbyć, bo po prostu nie chce mi się już z nich całych obrywać tych liści, więc wolę cały stary pęd usunąć. I to był ten. Ten jest żółty. Ten jest żółty, więc tego tutaj ciacham na dole. I takie, zobaczcie jeszcze, takie gałęzie, które gdzieś tam Wam... On jest też trochę podeschnięty, dlatego on się tak słania. Możecie wtedy zrobić coś takiego, albo weźmiecie sobie właśnie to do ręki i gdzieś tam zawiniecie za jakiś inny i on się będzie trzymał. Albo takie, które gdzieś tam Wam przeszkadzają, bo chodzicie koło nich i cały czas gdzieś koło tego się poruszacie i to Wam no, przeszkadza, bo tam cały czas jakaś gałązka Was bije po twarzy, to też spokojnie możecie wtedy takie tyczki powycinać. Ten bambus będzie puszczał nowe, więc jemu tutaj niczego nie uszkodzicie, go nie zabraknie. I te najcieńsze, takie najbardziej wiotkie, które już się ledwo trzymają pionu, to ja właśnie też pousuwam. I tutaj też w zasadzie wszystko. Tu na dole już wszystko jest żywe. Będę usuwała potem te suche liście. Dostaną w przyszłym tygodniu nawozu. I to wsio. No to był ten bambus, który najsłabiej tu wytrzymał. Jeszcze mieliście też pytanie, co kiedy wszystko przeschło, bo na przykład w ogóle nie zabezpieczyliście, albo też donica nie miała żadnej osłony przy sadzeniu. Te doniczki u mnie tutaj mają w większości, nie 100%, ale w większości mają styropian w środku. Zresztą może to mi się uda podkopać. O, zobaczcie. One mają tutaj styropian, dlatego, że to jest izolator,
I kiedy ja wiedziałam już, kiedy projektowałam swój balkon, kiedy go urządzałam, kiedy tutaj sadziłam rośliny, ja wiedziałam, że ja będę chciała te bambusy trzymać na zewnątrz. Chociaż mogliśmy je przenosić do garażu, ale to jest bardzo dużo roboty. Ja sobie lubię też, jak mogę, ułatwiać pracę, więc wiedziałam, że będą na zewnątrz, dlatego też od razu właśnie ten styropian do donic od środka dałam po to, żeby już ta izolacja na zimę była jak najlepsza. Jeśli chodzi o to, jak to zimowanie u mnie wyglądało, to możecie dać znać, czy was to ciekawi, to może zrobię o tym jakiś post albo jakoś napiszę o tym szerzej. A teraz właśnie myślę już, że mogę przejść do pytań. Dzięki Michał za pomoc, ja się już tu do was... Ale ciepło. O, już się tutaj do was odwracam. Nawet się zgrzałam, nie wiem ile jest stopni. I popatrzę, co mi tu pisaliście. O, ktoś tu chce dołączyć, kto tu chce. Egzotyczne ogrody by chciał dołączyć do live'a. No proszę. O, ciekawi nas zimowanie. No to ten, to ja sobie pomyślę, jak to najlepiej opracować, żeby było dla was jak najbardziej przydatne. Ja tutaj mam właśnie jeszcze 22 pytania, na które bardzo chętnie odpowiem i wam zaraz wszystko powiem. Czy styropian na boki donicy? Dokładnie. Styropian na boki donicy i ja mam to zarówno właśnie w bambusach, a to wam jeszcze może tak pokażę. Wszystkie te donice mają styropian na boku, chyba jeden tylko nie ma, bo mi brakło i stwierdziłam, że tak to zostawię. I nawet palma tutaj też, trzaskowiec fortunnego, też ma styropian. I palma, jak widzicie, też świetnie mi przezimowała. Puszcza nowe liście, więc ten styropian naprawdę bardzo, bardzo pomaga. Natomiast to nie jest jedyna rzecz, czyli to nie znaczy, że jak dacie styropian do donic, to wam wszystko w nich przezimuje, ale to bardzo pomaga. Chociaż są też takie osoby, którym to wystarczy, ale to oczywiście zależy od tego, jaka jest u was zima, w jakim regionie mieszkacie, jaka ta donica jest duża, czy ta roślina w środku jest zdrowa, czy ona tam ma miejsce też, żeby rosnąć, bo pamiętajcie, że jak dajecie do donicy styropian, to zabieracie jej też trochę miejsca, więc tam trzeba odpowiednio większy pojemnik kupić, żeby nadal ta bryła korzeniowa miała gdzie rosnąć i żeby tam było trochę ziemi. Duże pojemniki bardzo polecam właśnie dlatego, że jest tam miejsce na styropian, jest miejsce na bryłę korzeniową i na podłoże, czyli roślina też ma się z czego odżywiać. No a dodatkowo jest ogromny plus z podlewaniem, jak macie nagrzane słoneczne balkony, to naprawdę w dużych pojemnikach, kiedy takie podlewanie starczy na dłużej, no to jest mniej roboty, czyli super, no i te rośliny lepiej rosną. Czy donice z bambusami mają odpływ? Tak, każda jedna donica, jaką ja tutaj mam, a to wrzucę wam jeszcze taki przegląd, czyli od końca wszystkie te donice, które tutaj mam, tam jeszcze zioła też fajnie przezimowały w dużym pojemniku, wszystkie te donice mają odpływ. Myślę, czy w tym roku im nie dać podstawek, ale jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanawiam. Jeśli macie donice bez odpływów, to jest bardzo ciężki temat i generalnie nie polecam, jeśli chcecie zimować, jeśli chcecie uprawiać. Dlatego, że jak wam się zdarzy albo przelać, albo jak to będzie stało na deszczu i nie będzie tam odpływu, to się zrobi bagienko i będzie wszystko gnić. Także dla mnie tak samo, jeśli chodzi o rośliny w pomieszczeniu, u mnie wszystkie doniczki mają odpływ i potem jest na przykład podstawka. Pięknie ptaki śpiewają, to prawda, świetne jest to miejsce, dlatego tak się cieszyłam, jak właśnie się okazało, że możemy mieć mieszkanie z dwoma balkonami i to jeszcze właśnie w takiej dość zielonej okolicy. Dobra, to ja teraz skroluję na górę, żeby popatrzeć, jakie tu były pytania. Cieszę się, że to połączenie internetowe, działa. Dobra, to jedziemy. Moje tak wyglądają po zimie, całe suche na górze, czy to znaczy, że zmarzły? To też niekoniecznie znaczy, jeśli wasze bambusy są częściowo suche, czy całe suche, że zmarzły. To może znaczyć, że
miały za mało wody, bo jeśli mamy zimę, jeśli to są rośliny zimozielone, to wcale nie oznacza, że one przestają wtedy pić, wręcz przeciwnie, dlatego że one są zimozielone, no to ta zieleń oznacza, że one nadal żyją, pompują te soki, to wszystko tam działa, to nie jest jak drzewo, że idzie bardzo mocno spać, zrzuca liście i go nic nie interesuje. Że tak powiem. Zimozielone rośliny, one właśnie funkcjonują nadal, mimo że ta pora roku jest bardzo zimna i kiedy tylko jest taka pogoda właśnie bardziej, nawet nie tyle pogodna, bo to o temperaturę chodzi, kiedy jest temperatura powyżej zera, kiedy zrobicie test palca, czyli palucha wkładacie właśnie takiego czystego jak mojego, do ziemi i jest tam naprawdę sucho, no to wtedy podlewamy, dlatego że właśnie te rośliny nadal potrzebują mieć i wody, i jeśli tej wody nie dostaną, no to, to usychają, a możemy myśleć, że zmarzły, no bo mieliśmy zimę i jak zima, no to mróz. Ale moje bambusy właśnie, te, które wam jeszcze raz tutaj pokażę, te, które najbardziej tak uschły, o, albo tego może tu będzie w cieniu lepiej widać. Te, które najbardziej tu uschły, to dlatego, że ja je właśnie przesuszyłam. Gdybym teraz je sadziła, to wybrałabym im większe doniczki. Może tak w ogóle też zrobię, albo zrobię to może za rok. Zobaczcie, te, które mają trochę większe pojemniki, już mają inny kolor. Ten tutaj ma największy. To jest właśnie ten bambus biseta, o którym mówiłam, że wzięłam go z balkonu poprzedniego. On całkiem fajnie właśnie przezimował. Nie wiem, czego nie przytnę. A nawet się tak ugina, może tak zostać. On całkiem fajnie przezimował i dużo lepiej niż w zeszłym sezonie. W zeszłym sezonie właśnie on prawie nie miał żadnego zabezpieczenia. Miał dużo mniejszą doniczkę. Ja mu dałam tylko agrowłókninę, bo tylko to w domu miałam. I wszystkie liście mu poobrywałam. Był takim łysym ziomkiem, ale potem właśnie się fajnie odbudował. I właśnie takie duże pojemniki, te są na przykład z Leroy Merlin, to też jest z Leroy Merlin, te są z Polnixu, z giełdy, a te są, zawsze zapomnę tej nazwy, ale potem wam wrzucę, chyba Art Home Decor w Krakowie, też bardzo fajne donice sprowadzają, bardzo mi się podobają i jeśli chodzi o wybór wzorów i właśnie to, że są duże i mają otwory w dnie. Także może właśnie też myślałam o tym, żeby zrobić taki post, w którym wam dam też może i linki do tych wszystkich rzeczy, które mam na balkonie, bo też często o to pytacie. Dobra, ja siadam z powrotem i patrzę dalej na te wasze pytania. Okej. Magi pyta, cześć Magi. Czy można zostawić opadłe liście jako ściółkę na ziemi w ogrodzie, czy raczej usunąć? Właśnie nawet lepiej jest je zostawić. Lepiej jest je zostawić. Możesz je nawet trochę zagrzebać w ziemi, żeby one szybciej zbutwiały. To jak najbardziej zostaw. Szkoda tego wyrzucać. Jeśli chodzi też o tyczki, które poobcinacie, albo te liście, to możecie, jeśli macie takie, jak się to urządzenie nazywa? Chciałam powiedzieć glebogryzarka, ale to nie to. To urządzenie, do którego, wiecie, wrzucacie na przykład suche gałązki, czy tam poobcinane gałązki i ono je tak mieli, to do tego też możecie takie pędy bambusów powrzucać, to przemielić na takie drobniejsze, na taką drobniejszą frakcję i z tego sobie potem zrobić własną ściółkę, to też jest dobry pomysł. Ja mam chyba jeden bambus zajęty pasożytem, przesuszone liście i takie jakby szare naloty, narosty. Czy można spryskać teraz bambus na wiosnę? Wiesz co, tak na czuja to nie będę radzić, bo to wszystko zależy od tego, co to jest. Możesz mi wysłać zdjęcie tego nalotu, narostu, chyba że mowa o tym, o tej spadzi mszyc. Jeśli widzisz mrówki, jeśli widzisz, że te liście są lepkie takim, jakbyś polakierował trochę sprayem do włosów, jeśli na tym się rozwija właśnie coś, co jest podobne do pleśni, to bardzo możliwe właśnie, że tam jest mszyca, możesz się przyjrzeć, czy nie ma czarnych owadzików takich małych, albo zielonych, albo żółtych, ta mszyca też jest różna. I wtedy możesz jak najbardziej opryskać jakimś tam środkiem na mszyce. Może to być też właśnie jakiś taki naturalny środek typu na przykład, o, czekajcie, zobaczcie, tego gamonia.
No. No to już wiecie pewnie, że bambusy nie są toksyczne dla kotów. A tu zawsze jest kontrola. Może to być też naturalny środek, na przykład na bazie mydła potasowego albo na bazie wywarów w czosnku. Przepisów w internecie jest naprawdę mnóstwo. Ja lubię właśnie to mydło potasowe, jest bardzo, bardzo okej. Albo są różne właśnie, kiedyś był Decis, ale teraz to zmieniło nazwę. Chyba Deptam nazywa się, też jest dobry środek, acz chemiczny. Jeśli chodzi właśnie też o to, bo to też jest takie pytanie, które się często pojawia i takie dużo osób ma taką zagwozdkę, czy jeśli chce być eko, czy koniecznie stosować tylko te ekologiczne środki ochrony roślin, czy ta chemia jest naprawdę taka zła. I powiem wam, że zrozumiałam po rozmowie z bradatym ogrodnikiem, że właśnie to nie o to chodzi, tylko najważniejsze jest to, jak my tego stosujemy. To znaczy, jeśli wiemy, że u nas nie sprawdzają się takie naturalne środki, to nie ma co się kopać z koniem i czekać, aż te rośliny nam tak zmarnieją, że po prostu już będzie trzeba je wyrzucić, dlatego że ten szkodnik po prostu tak się rozszalał. Tylko zastosować ten środek chemiczny, one po to są, one też są w porządny sposób przetestowane, tylko zrobić to odpowiednio do etykietki, czyli później nie wylewać na przykład, nie wiem, do naszych ścieków jakichś resztek, tylko zużyć to całe na nasze rośliny, naprawdę czytać wtedy etykietki. Zresztą mam bardzo fajny live z bradatym ogrodnikiem o wciornastkach, ale dużo tam ogólnych tematów, jeśli chodzi o środki ochrony roślin, jest. Tak, transmisja będzie zapisana. Dużo tu znajomych twarzy. Cieszę się bardzo. Ciekawi nas zimowanie. Czy można zimować bambusa w garażu podziemnym, czyli bez dostępu światła? Ja mam taki jeden bambus, który zimowałam w tym roku właśnie w garażu i dlatego go zimowałam w garażu, ponieważ to jest gatunek, który jest średnio mrozoodporny. To jest gatunek, który często możecie spotkać w różnego typu marketach budowlanych i on jest podpisany często jako mrozoodporny, a tak naprawdę jest średnio właśnie odporny. To jest Phyllostachys aurea, bambus złocisty. Te, które ja mam, to są Phyllostachys aureo sulcata, czyli złoto-bruzdowe, a nie złociste. I one naprawdę są bardzo fajne, a ja tamtego przeniosłam do garażu, dlatego że właśnie się bałam, że mi jednak tutaj nie wytrzyma i też go przesuszyłam, bo do tego garażu jednak, no to chodź, do tego garażu jednak tak często nie chodziliśmy i trochę przyznam, że właśnie przez to, że zaniedbałam temat, a to też się zdarza, wiecie, ja wiem, co działa, wiem, że trzeba podlewać, ale czasami też życie pokazuje, że z realizacją tego, co się wie, że działa, jest różnie. Natomiast on w garażu był właśnie ciemnym i wytrwałby fajnie, gdyby nie to właśnie, że go nie podlałam i wygląda średnio, właśnie tak jak te tutaj, które są najbardziej suche. Ma wszystkie suche liście, jest go też bardzo dużo w tej donicy i tym bardziej potrzebował właśnie tej wody, której ode mnie nie dostał, dlatego właśnie średnio przezimował, ale myślę, że to też jest możliwe w ciemnym garażu, w ciemnej takiej komórce lokatorskiej przezimowałam właśnie daktylowca kanaryjskiego. Tam oczywiście nie było mrozu, albo był może taki z minus 2 maksymalnie i nie było mrozu, było ciemno. I było też dość sucho, to nie jest takie miejsce, gdzie jest dużo wilgoci, gdzie na przykład jest ryzyko jakiejś pleśni albo jakiegoś grzyba, czyli było sucho i ciemno, i karłatka, i daktylowiec kanaryjski, i jeszcze banan, musela lasy karpa też mi tam zimowały, więc też myślę, że jest możliwe bez dostępu światła, tylko trzeba właśnie pilnować, żeby były podlane. Czy używać specjalnej ziemi do sadzenia bambusów? Wiesz co, nie potrzeba żadnej specjalnej ziemi, jeśli masz ziemię uniwersalną. Najważniejsze, żeby miało pH między 5,5 a 6,5 i żeby była przepuszczalna, czyli ani nie glina, ani nie piasek, to one będą zadowolone. Mój bambus Phyllostachys aurea usechł od góry. Chcę podzielić burę korzeniową, jak to zrobić. Jeśli usechł od góry, no to te góry możesz przyciąć, to co jest suche, to wam pokazywałam. A jeśli chcesz podzielić bryłę korzeniową, to teraz już jest troszkę za późno na to, dlatego że kiedy bambusy puszczają nowe pędy, kiedy się rozrastają na wiosnę, to nie warto im w tych pędach grzebać,
kiedy one właśnie tam już rozpoczęły swoje działania, to wtedy trzeba poczekać aż, czyli trzeba by to było zrobić wcześniej, na przykład powiedzmy, nie wiem, w marcu, kiedy jeszcze nic się nowego na Ziemi nie pojawia i nie jest ta Ziemia tak nagrzana, że ona rusza już właśnie tym bambusem, że chce się jemu rosnąć. Więc trzeba teraz poczekać, aż on puści nowe pędy, aż te pędy skończą rosnąć i wtedy dopiero możesz go podzielić. To myślę, że będzie gdzieś tam w lipcu. I wtedy, nie wiem, czy go masz w donicy, czy go masz w ogrodzie, no to wtedy wyciągasz albo wykopujesz. I to też zależy, jak dużą bryłę korzeniową masz, bo jeśli to jest taki mały bambus, który ma średnicę doniczki, nie wiem, gdzieś 20 cm, to też szkoda go dzielić, bo można niechcący go tak przeciąć, że ani jedna, ani druga połówka się nie utrzyma. Więc takie bambusy, które są już większe, to te warto dzielić, no bo wtedy jest dużo większa szansa na to, że one się przyjmą. Moje bambusy są suche i żółte liście. Magda, no to wtedy właśnie możesz sobie zobaczyć. Od początku pokazywałam, co zrobić przy takich bambusach, czyli jeśli masz i tyczki, właśnie, no to jeszcze może właśnie taki czwarty bambus, bo ja wam pokazywałam trzy bambusy, czyli kiedy jest naprawdę bardzo fajny, cały zielony, tylko górę ma przeschniętą, później kiedy jest tak 30% liści przeschniętych i kiedy wszystkie liście są suche, ale pędy są nadal zielone, a czwarty przypadek jest taki, że wszystko jest suche, czyli pędy są suche, liście są suche, wszystko jest suche. To jest przypadek najtrudniejszy, ale to też jeszcze nie jest przypadek beznadziejny, dlatego że to, co najważniejsze, to jest to serce bambusa, to jest w korzeniu i on jeszcze może odbić z tego korzenia, skłączy z ziemi, jeszcze się mogą nowe pędy powynurzać i to wszystko zależy od tego, jak bardzo przemarzł. I za bardzo tego się teraz nie da stwierdzić, nawet po zdjęciu, czy on odbije, czy nie. Trzeba po prostu poczekać, podlewać, pilnować, żeby ziemia nie wyschła na wiór. Można podlewać letnią wodą, żeby trochę go pobudzić i myślę, że w przeciągu miesiąca się okaże, czy tam coś z ziemi się pokazuje, czy nie. A jeśli wszystko jest suche od A do Z, góra do dołu, suchutkę, to możecie to przyciąć aż do ziemi, bo to, co suche, to i tak już bambusowi na nic, to już mu nic nie pomoże. Czy masz jakieś wskazówki do podcinania bambusów kępowych? Nowe pędy tak wystrzeliły, że ciężko je zatrzymać. Przerosły zeszłoroczne w 3-4 tygodnie. To szybko u ciebie, Soy Adalberto, poszło, bo rozumiem, że mówisz o tym roku. To faktycznie, faktycznie bardzo szybko. Nie wiem, czy masz na myśli takie hamowanie ich na tej wysokości, no bo jeśli tak, to tego się jakby zatrzymać nie da. Mógłbyś to zatrzymać w taki sposób, że ich nie nawozisz, czyli nie pomagasz im, żeby miały siłę w tym sensie. A tak na wysokość, no to trzeba poczekać, aż one skończą swój wzrost i wtedy po prostu na jakąś drabinę albo na jakiś, nie wiem, już bardziej podnośnik wskoczyć i je poprzycinać. Ewentualnie właśnie już przy przesadzeniu, przy wyborze gatunku wybierać takie, które będą niższe niż te, które byś chciał. O, nawet Ola tu dołączyła. Przed chwilką miałam hiszpański z Olą. Pozdrawiam serdecznie. Magdalena pyta, a drzewiaste stoją w miejscu, a kępowe rosną bardzo szybko, zależy mi na wzroście drzewiastych. To też możesz, Magdalena, mi jeszcze napisać, czy masz na myśli, że w ogóle tak cały sezon obserwujesz, czy masz na myśli teraz, bo bambusy drzewiaste i kępowe to są dwie, no nie chcę powiedzieć różne rośliny, ale one naprawdę w różny sposób rosną. I jeśli chodzi o to, co pod ziemią i jeśli chodzi o to, jak szybko one startują, to też nawet jak macie kilka gatunków bambusów w ogrodzie i lubicie sobie poobserwować, to możecie też zobaczyć, że jeden gatunek, na przykład Campbell, co roku rusza najszybciej, jako pierwszy w ogrodach. Klienci też zawsze wrzucają fotki, a inne gatunki, szczególnie właśnie bambusy drzewiaste, one ruszają później, ale potem jak już ruszą, to też konkretnie i to, co warto wiedzieć, to pierwszy rok po posadzeniu tych bambusów, on jest, to nie jest rok, który jest jakby regresyjny, tylko to jest taki rok, kiedy jeszcze nie widać, co one potrafią i nam się wydaje, a myślałam, że to będzie szybciej, ale potem jak przeczekacie ten jeden rok i zobaczycie, co będzie na kolejne, oczywiście jak te bambusy też mają u was fajne warunki, czyli jak na przykład mają ściółkę na zimę,
i nie zostawicie ich tak totalnie samych sobie, nie nawozicie, bo wam się nie chce albo coś tam i myślicie, że to wszystko będzie fajnie rosło, to tak niestety nie działa, ale kiedy właśnie pilnujecie, żeby były podlane, dacie im na wiosnę nawozu, na ziemi, na zimę ściółkę, czyli te rośliny wzmacniacie, no to one z kolejnym rokiem naprawdę i coraz szybciej rosną. Zresztą tutaj Soy Adalberto pisał, że coraz szybciej, coraz wyżej, coraz więcej tych tyczek puszczają, więc to też zależy od tej pielęgnacji. I tak naprawdę, jeśli chodzi o tempo wzrostu, to jak już jest po tym pierwszym roku, to te drzewiasty nawet szybciej rosną. Później zaczynają, jeśli chodzi o to, kiedy startują z tymi nowymi tyczkami, ale rosną szybciej w ciągu dnia, na pewno mogą wyżej wystrzelić ich pędy niż jeśli chodzi o fargazję. Ale naprawdę warto się też postarać o to zimowanie, szczególnie właśnie też jeśli macie jakieś wieczne miejsce, jakiś region chłodny, albo właśnie jeśli macie donicę, dlatego że jeśli, nie wiem, z jakiegoś powodu nie zabezpieczycie tego w żaden sposób, i nawet jeśli ta roślina przetrwa, musicie ją przyciąć do zera, ale ona przetrwa, to bardzo dużo tracicie, dlatego że ona mogłaby puszczać nowe pędy, być coraz ładniejsza, coraz bardziej gęsta. A tak jak jest taka słaba przycięta, to ona dopiero się regeneruje po tej pierwszej zimie, takiej kiepskiej. I te efekty nie są takie spektakularne, jakby były, gdyby była ta jednak zimowa ochrona taka na fajnie, nie? Wygląda na to, że włóknowiec... Aha, to może o wełnowcu mówisz. Możliwe. Wełnowiec wygląda w bambusie tak, że on siedzi sobie między gałązką a pędem. Zresztą pokażę wam, gdzie on lubi siedzieć. On sobie lubi na przykład siedzieć tu, albo pod tymi osłonkami. Tu sobie lubi siedzieć. Ja go nie mam, więc wam go nie pokażę. Ale on wygląda tak, że wtedy tutaj zobaczycie taką białą wełnę. I wtedy nie ma się za bardzo co szczypać, za bardzo też takie naturalne środki wam z tym nie pomogą. Standard? Nie wciąż. Naturalne środki wam nie pomogą, już raczej trzeba będzie zastosować chemiczny oprysk i wtedy tym samym, czym opryskujecie roślinę, tą część zieloną, możecie też podlać. Wydaje mi się, że na wełnowca, ja nie mam pamięci do tych nazw, ale na wełnowca chyba też był polisekt. Borówka. Kiedy należy nawozić po zimie i czym? O tym już właśnie wspominałam i myślę, że w przyszłym tygodniu wam to konkretnie pokażę. Bo ja czekam na nawóz, aż mi Dominika z naszego sklepu wyśle. Możecie zastosować dwie opcje. Jedna to jest nawóz od Kompo, to jest taki granulat gotowy, którego po prostu bierzecie określoną miarkę, wsypujecie do ziemi i macie na rogu z głowy temat nawożenia bambusów. A drugi temat to jest obornik, na przykład obornik granulowany, jeśli nie macie gdzieś tam w pobliżu jakiegoś rolnika znajomego. Jeśli macie znajomego rolnika, to też możecie wziąć obornik, ale absolutnie nie świeży, bo on jest turbo ostry i wam zamorduje rośliny w trymiga, tylko musi być przekompostowany, taki, wiecie, odleżany. I wtedy takim przekompostowanym obornikiem możecie pomóc tym roślinom. A jeśli chodzi o obornik granulowany, no to to są właśnie takie granulki, które też się do ziemi wkopuje. Można zrobić naokoło, na przykład jak macie doniczkę, albo jak macie też rośliny w ogrodzie, taki mały rowek, tam wrzucić tego nawozu i to zasypać. Ważne jest właśnie, żeby nawóz nie był na powierzchni ziemi, bo jak podlejecie roślinę, to ten azot z nawozu na wiosnę jest najważniejszy azot, żeby wszystko fajnie szybko rosło i było zielone, to ten azot z nawozu, jak jest na ziemi, to on się uwalnia do atmosfery i tą atmosferę nam ociepla, czego nie chcemy. A nie pomaga roślinie, nie wchłania się do ziemi właśnie, żeby odżywić korzenie, czyli nawóz, jakikolwiek nie stosujecie właśnie taki do posypania, on musi być zakopany pod ziemią. Możecie go tak, wiecie, wgrzebać do podłoża albo zrobić jakiś rowek i przysypać wtedy ten nawóz, ale on nie powinien być na zewnątrz. Wiortek pisze, dopiero kupiłam i zasadziłam bambusy na balkonie, czy mogę już delikatnie podcinać, czy po przesadzeniu do doniczki powinnam nawozić czymś ziemię?
To też zależy, czemu ty chcesz je przycinać. Czy myślisz, że trzeba, bo jeśli tak myślisz, to nie trzeba w ogóle ich przycinać. Bambusy się przycina tylko właśnie na takiej zasadzie albo czyszczenia po zimie, tak jak wam przed chwilką pokazywałam, albo jeśli chcesz je formować. Czyli jeśli chcesz je formować, to znaczy na przykład wyrównać, dostałaś sadzonki, które się tam różnią, nie wiem, po 20 cm, jedna wyższa, jedna niższa, chciałabyś mieć taki efekt fajny, spójny, chciałabyś to wyrównać, to jak najbardziej możesz sobie to zrobić, o ile właśnie będziesz cięła sadzonki, które są z zeszłego roku, a nie takie jeszcze świeże, które nie są rozwinięte, czyli nie mają gałązek i nie mają listków. Te świeże to dopiero jak one skończą właśnie wzrost, czyli mają gałązki i listki, to możesz je wtedy przycinać. Chyba że masz jeszcze bambusy okrywowe, to wtedy je się przycina dość mocno, ale to też w zasadzie właśnie, kiedy jeszcze nie mają tak mocno na wiosnę wypuszczonych świeżych listków, po to, żeby właśnie się mocno zagęściły. Możesz, właśnie też możesz dodać albo obornika granulowanego, albo tego nawozu od kompo. Okej. Cieszę się. Wszystkie wskazówki zaczerpnięte od ciebie. Okej, no to tu na razie skończyłam. To teraz jeszcze mam parę, jak nie jesteście zbyt zmęczeni, to mam jeszcze parę fajnych pytań właśnie, które zostawiliście w okienku, a które też są bardzo, bardzo sensowne i chciałabym na nie poodpowiadać. I w ogóle chciałam na początku podziękować Uli za jej pomysł, żeby zrobić tego live'a. Gdyby nie ona, to myślę, żeby na to nie wpadła. I jeśli Ula to oglądasz, to serdeczne dzięki, a już tu widzę, że godzinę gadam, więc dobra, będę zaraz do brzegu. Zaschło mi gardło. Okej, i teraz tak po kolei. Ula właśnie pyta, co zrobić z liśćmi, które są w połowie suche, a w połowie zdrowe. I tu wam powiem tak, że możecie albo iść trybem, że robię tylko minimum, bo na więcej nie mam czasu. Albo że możecie iść trybem, zależy mi na tym, żeby zrobić wszystko bardzo dobrze, bardzo skrupulatnie i zrobić coś dodatkowego, to możecie je wtedy właśnie albo zostawić tak jak są, bo jeśli jakaś część jeszcze tego liścia jest zielona, to ona nadal spełnia swoją funkcję, to znaczy ta zielona część nadal funkcjonuje jako mała fabryka siły dla tego bambusa. Więc jeśli wam to bardzo nie przeszkadza estetycznie, to możecie je spokojnie zostawić. One i tak z czasem same oblecą, a takie liście, które są w połowie suche, czy tam czy czwarte suche, je oberwać możecie zawsze. To nie musicie robić tylko na wiosnę. Więc jeśli wam to bardzo estetycznie nie przeszkadza, to możecie je spokojnie zostawić. A jeśli wolicie, żeby opędzlować taki bambus na zero, tak jak właśnie ja będę robić w przypadku tych, które mają wszystkie suche, całkowicie suche liście, to też tak możecie zrobić. To nie ma problemu, to zależy jakby od was, czy macie na to czas, czy wam się chce. Można, ja bym je nawet zostawiła, jeśli są w połowie suche albo więcej, to bym zostawiła, a jeśli jest mniej niż pół tego żywego, no to wtedy bym poobrywała. Czy te cienkie pędy bez listków, co wyglądają na suche, ale nie jestem pewna, czy przyciąć, czy dać szansę? No to też właśnie zależy. Te pędy, które już wyrosły, które nie wyrosły w tym roku, z nimi możecie zawsze zrobić to przycinanie. To znaczy nie musicie teraz zastanawiać się, ok, on żyje, czy on nie żyje, czy go teraz przyciąć, czy go nie przyciąć. Możecie to zrobić w każdym momencie, czyli możecie spokojnie dać sobie czas jeszcze miesiąc czy dwa miesiące i zobaczyć, czy on ruszy, czy nie, i wtedy zdecydować, wtedy zrobić to przycinanie. Albo jeśli wiecie, że nie zależy wam na tym, żeby ten bambus był gęsty, no bo nie potrzebujecie się osłaniać, to tylko wam rośnie jako ozdoba zielona. Nie potrzebujecie mieć tego efektu takiego właśnie ścianki zielonej też od dołu, no to możecie go od razu wyciąć. Jeśli wiecie, że nie idziecie w gęstość i aż tak bardzo wam na tej gęstości nie zależy, to możecie go od razu wtedy wyciąć. Co uciąć, a co zostawić, czy podlewać teraz, gdy nie pada? To, co uciąć, co zostawić, co wam pokazałam.
Pewnie, uciekaj do następnego. Ja już wiem, że godzinę gadam, ale chciałam właśnie na wszystkie pytania poodpowiadać, dlatego jeszcze chwilkę tu posiedlę. Będzie też nagranie, także będziecie sobie mogli to potem zobaczyć, poprzewijać. Co uciąć, co zostawić, to wam już pokazałam i podlewać jak najbardziej. Gdy nie pada, to też wam tłumaczyłam właśnie, jeśli teraz przeschnął nam bambus, jeśli ziemia przeschnie na wiórek, a one są w momencie, kiedy puszczają nowe pędy, to wszystkie te pędy, które mogą wyjść, one umrą jakby w takim zarodku albo na takim etapie bardzo wczesnym i one już potem nie ruszą. Jak to stracimy, no to już trzeba czekać do jesieni znowu. A szkoda. Czy wszystkie suche gałązki się wycina nisko przy ziemi? Bo u mnie to przecież łyse zostanie. No właśnie, jeśli cały pęd, wszystkie listki, ale też cały pęd jest suchy, to nie ma innej rady, w sensie tej roślinie już ta gałązka nie jest potrzebna, jeśli jest sucha, ona już jest do niczego i właśnie zostanie wtedy doniczka z ziemią i z potencjalnym bambusem w postaci bryły korzeniowej, która może jeszcze ruszyć. Dlatego tak bardzo polecam właśnie zadbać o to przesadzenie już, jak wiecie, o ten styropian chociażby, czy później o to dobre zimowanie. No i właśnie, żeby później przynajmniej tą ściółkę im dać. Jaka roślina nadaje się do donicy postawiona w pełnym słońcu? To trochę mamy poza tematem przycinania i czyszczenia. No ale przede wszystkim palmy, tak jak ja tutaj mam palmę. Juki, bambusy też jak najbardziej. Bambusy do pełnego słońca. Po prostu trzeba dobrać odpowiedni gatunek. Jeśli chcecie taki gatunek poznać, możecie sobie zrobić nasz szybki quiz na stronie Oaza Palmy. Jak wiecie, to zaraz na górze jest taki banerek. Pisze coś tam, bambusowy quiz czy quiz. Tam jak klikniecie, odpowiecie na 3 pytania, nie więcej, to na końcu zobaczycie 3 gatunki, które są polecane do waszych warunków. Czy to właśnie tam wybierzecie, że pełne słońce, czy wybierzecie, że cień, czy półcień. Także tam wam podpowie ten nasz quiz, jaki gatunek będzie dla was ok. Kiedy zacząć nawozić po zimie? A właśnie, to też jest fajne pytanie. Dobrze, że tutaj gąsieniczka przypomniała. Teraz ja jeszcze się wstrzymuję i myślę, że to zrobię dopiero w przyszłym tygodniu, dlatego że jeszcze w poniedziałek ma być przymrozek w nocy. A nawóz warto dawać dopiero, jak już nie będzie w ogóle przymrozków, bo dopiero wtedy on zadziała. Czyli ja jeszcze sobie sprawdziłam dzisiaj przed tym live'em pogodę. W poniedziałek ma być w nocy -1, więc ja sobie jeszcze poczekam, a jak już widzicie, że pogoda u was jest ok, że puszczają pierwsze pędy wasze bambusy, to możecie spokojnie tego nawozu dodać. Na jakiej wysokości przecinać suche gałązki? Właśnie jeśli są w połowie suche, to na tej granicy między żywym i suchym odrobinkę, tak z pół centymetra właśnie w to suche ciąć, czyli niekoniecznie musicie w to żywe, ale też jak utniecie po żywym pędzie, to się nic nie stanie, bambus od tego nie umrze, a jak są całe pędy suche, no to tuż przy ziemi spokojnie można ciąć. Jakie warstwy są w donicy? Drenaż, sama ziemia. Ja mam zawsze też trochę drenażu, później mam ziemię, no a po bokach ten styropian. I Karol, pozdrawiam Karola, to też stały mój rozmówca. Jak poznać, które pędy usunąć, żeby kolejne rosły większe i grubsze? Więc jeśli chodzi o to, żeby pędy były jak najgrubsze, to raz, że można wycinać te najcieńsze, po prostu wycinać najcieńsze, jakie mamy i zostawiać te grube. A dwa, nawet ważniejsze jest to, dwie rzeczy są ważne. Jedna to nawożenie, czyli ten bambus musi mieć siłę, żeby te grube pędy wydawać, bo jak on będzie rósł w piasku, no to on nie za bardzo będzie miał z czego to urobić, że tak powiem. A druga rzecz, to jest ważne, żeby też dobrze przezimował. To, co się starałam wam też wytłumaczyć, jeśli ten bambus dobrze przezimuje, to on na wiosnę nie musi się regenerować, on może rosnąć, on może budować się dalej, a nie odbudowywać to, co stracił. To jeszcze ostatnia prosta, ostatnia strona pytań. O, Joasia pyta, lepiej obrywać listki czy przycinać?
i w którym miejscu, czy może przecinać część najsłabszych pędów. Listki moim zdaniem lepiej obrywać. Widzieliście, że to idzie całkiem sprawnie. Można sobie przytrzymać palcami gałązkę i potem, wiecie, tak uszczykiwać po prostu te liście. Z przycinaniem moim zdaniem jest więcej zachodu i wtedy bardziej też trudno trafić dobrze w to miejsce, a jak urwiemy, no to wtedy zaraz z tą końcówką martwą ten liść się wyrwie, więc tak jest moim zdaniem optymalnie. I tak, jak najbardziej, część najsłabszych pędów, czy te, które Ci się nie podobają, czy te, które są krzywe, takie jakby najcieńsze szczypiorki, takie, które gdzieś tam Ci wizualnie nie pasują, bo na przykład krzywo jakoś rosną i Ci się to nie podoba, to wszystko możesz też wycinać, to nie ma problemu. Co zrobić z bambusami, które niezabezpieczone na zimę, przemarzły i są podeschnięte? No to właśnie tutaj mamy ten temat, że to będzie się regenerować zamiast rosnąć, więc szkoda, że nie były zabezpieczone i fajnie, żeby były na następny, bo wtedy naprawdę będziesz miała dużo ładniejszą roślinę już w kolejnym roku. A teraz właśnie sprawdź, czy pędy są żywe, bo jeśli i pędy, i liście, i wszystko tam jest suche, no to możesz to przyciąć aż do samej ziemi i popatrzeć, czy bryła korzeniowa przetrwała, bo jeśli tam się nic w ciągu, powiedzmy, nie wiem, 2 miesięcy nie pokaże, no to raczej bambus tak mocno zmarzł, że przemarzł totalnie i będzie na przykład do wymiany na nowy. A jeśli coś się pokaże, no to wtedy po prostu warto pilnować tego, żeby nie brakło mu wody, żeby miał nawóz i żeby mógł się z czego odżywiać właśnie w tym sezonie. Kiedy zdjąć zimową ściółkę, to można już spokojnie teraz. Już jest taka pogoda, że tych przymrozków naprawdę jest bardzo mało, więc ta siłka już nie jest potrzebna. Kiedy można przyciąć bambusy w sensie przerzedzenia? Spokojnie można teraz. Chyba, że już Wam się pokazują te młode pędy, więc ja bym poczekała po to, żeby tych młodych pędów, które jeszcze nie są takie zdrewniałe i są delikatne, żeby czasami gdzieś tam z tym sekatorem ich nie uszkodzić, więc jeśli już się Wam pokazują nowe pędy, no to poczekajcie z tym przerzedzaniem, aż te pędy zdrewnieją, rozwiną się i wtedy przy jednej już robocie i z tymi nowymi pędami, jak tam będą jakieś cieniaski, to możecie to powycinać. I Ulka pyta, w przyszłości chcę formować żywopłot, a mam dopiero drugi rok fargezję, od czego zacząć? Więc dobra wiadomość jest taka, że zacznij od tego, że nie będziesz robić nic, to znaczy daj się tym bambusom rozrosnąć, powypuszczać nowe pędy, zgęstnieć, właśnie wzmocnić się, zaklimatyzować na tym miejscu i nie wiem, do czego to porównać. Może nie będę szukała porównać, bo może mi wyjść dziwnie. W każdym razie zostaw to tak na dziko, powiedzmy, właśnie przez 2 lata minimum. Myślę, że na 3 rok już będziesz mogła sobie tam to formowanie zacząć. To też zależy od gęstości kępy, ale teraz właśnie warto jest zostawić to tak na dziko po to, żeby ta kępa się zrobiła taka podatna na obrabianie, bo jak tam będzie 4 jakieś tyczki albo tam 15 tyczek na krzyż, no to tam nie ma za bardzo jeszcze z czym podziałać. Tam musi być taka masa, żeby był i efekt, i sens zabierać się za formowanie, a później wygląda to w ten sposób zwykle, że albo wycinasz to, co gdzieś tam Ci nie pasuje, jeśli chodzi o kierunek wzrostu tych pędów, bo czasami któryś tam się trochę bardziej pod skosem ułoży i będziesz to w ten sposób formować. I potem sobie możesz też popatrzeć, są takie nożyce różne do żywopłotów, jeśli chcesz taki bardzo, bardzo formowany, naprawdę taki prościutki. Zresztą widziałam niedawno taki żywopłot z czerwonego bambusa, bardzo mocno przycięty. To też ma swój urok, może któregoś dnia Wam podeślę na stories. To wtedy takimi nożycami do żywopłotów też można po prostu taką ścianę ciąć, ale najpierw musisz mieć masę, z którą możesz pracować, bo jeśli tam jeszcze nie będzie takiej gęstości, no to nawet nie będzie za bardzo widać, że to jest formowane, bo musi to być czymś wypełnione, ta forma, tak może to określę. Co zrobić z liśćmi, które są suche, ale się mocno trzymają, po prostu mocniej pociągnąć? To naprawdę się da, to się naprawdę da zrobić. I co zrobić z liśćmi? To już ostatnie pytanie, widzę, że mnie Michał woła na obiad. To jest jednak mąż. Co zrobić z liśćmi, które się zwinęły wzdłuż w rynienkę? Mam tu też chyba takie liście? A nie, były takie liście zwinięte w rynienkę, kiedy bambus chciał pić. I te liście jeszcze były żywe, dlatego się po
Podlaniu odwinęły. A jeśli się po podlaniu takie listki nie odwiną, to znaczy, że jednak albo uschły, albo im się przemarzło, więc też możesz je poobcinać. Ok, godzina 10 minut. Myślę, że to jest wystarczająco czasu, że wam aż tyle go zabrałam. Planowałam, że się zmieszczę może w pół godziny, ale jak jest temat bambusów, to jak widać nie ma opcji. Mam nadzieję, że mi się nagra ten live, że go będę umiała zapisać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście śmiało. I na koniec wiem, że chciałam wam to wcześniej powiedzieć, ale widzicie, nie wpadłam na to. Jeśli jesteście bardzo zaciekawieni bambusami, to bardzo wam też polecam mój e-book. Ja go z dużą frajdą pisałam. Bardzo dobre opinie zebrał. E-book się nazywa Bambusowy Sen, czyli o tym, jak uprawiać bambusy, te orientalne trawy w Polsce. I tam naprawdę znajdziecie dużo, dużo fajnych rzeczy, nie tylko jeśli chodzi o przecinanie, ale w ogóle jak cały rok je uprawiać, jak je posadzić, jak wybrać, jak o nie dbać wiosną, latą, jesienią, zimą. Więc wrzucę wam też później linka. A na dziś to wszystko. Serdecznie wam dziękuję jeszcze raz, Ula, dzięki za pomysł. Widzę, że dużo osób było zaciekawionych, dużo pytań, także na pewno jeszcze coś ciekawego wam w temacie bambusowym pokażę, a właśnie w przyszłym tygodniu może to będzie nawożenie. Także życzę wam dobrego dnia, wesołych świąt przy okazji i trzymajcie się. Hej!